walczycie o puchar. Wiecie o tym, że długość połowy trwa już nie 4 minuty, a 5 minut i remis nie jest wynikiem rozstrzygającym. Gracie do ostatniego, do ostatniej kropli krwi, czyli dwie dogrywki, a jeżeli dogrywka nie przyniesie zwycięzcę, to karne. Cztery ćwierćfinały, dwa półfinały, później mecz o trzecie miejsce i wielki finał, także czeka nas dzisiaj 8 meczy. To co, Pyszek, przyszedłaś? O tej nagrodę może? Bo wczoraj nie dopowiedzieliśmy, ale tu mamy taką jedną nagrodę, którą rozlosujemy spośród pięciu, którzy się nie dostali dalej. Nie nagrodzą. Trzech pierwszych będzie miało nagrody, a tych pięciu spośród was będzie losowało. Tam my wylosujemy tą nagrodę dodatkową. Także cztery nagrody. Okej, może przeczytę, w jakich parach gramy. Słuchajcie, rozpiska jest taka. Pierwszy mecz Dawid Wodziak i Tomasz Morański. Drugi mecz Artur Jastrzębski i Mateusz Trojan. Trzeci mecz Patryk Pawlik i Przemysław Żywiński. I ostatni Igor Szopniewski i Piotr Ora. A później zobaczymy, nie? Co, możemy zaczynać? Pierwsza para gotowa, okej. Okay. Zaczynamy. PSG zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. PSG traci piłkę. Leo Messi. Idrissa Agey. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Mbappé, wciąż Kylian Mbappé. Indywidualna akcja Francuza. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Piłkarze ponownie ustawiają się w polu karnym. Kolejny korner. Tym razem szybkie rozegranie. To Messiego. I czy będzie gol? Kylian Mbappé. Teraz Neymar. Di Maria. Piłkę ma teraz Wijnaldum. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Ależ teraz okazja, ależ było blisko. Piłka przechodzi jednak obok słupka. No, ładnie się złożył do tego strzału. Mbappé. Gej. Spokojnie, próbują znaleźć to kluczowe podanie. Czy będą zaraz prowadzić? Dobre tutaj zachowanie obrońcy, ale wciąż jest groźnie. Adresatem podania Wijnaldum. No, to nie mogło sprawić mu żadnych problemów. Leo Messi. Dzieni Wijnaldum. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie, ale strzał zablokowany. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Marco Verratti. Mbappé teraz przy piłce i tracą teraz posiadanie piłki. Mbappé. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Nuno Mendes.
Kylian Mbappé. I mamy podanie do Neymara. Spokojnie, grają piłką, szukają okazji do zagrania w pole karne. Wijnaldum. Mbappé, będzie groźnie. Czasu to musieli w końcu dopiąć swego. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. Tyle tylko, że niezbyt potrafią skorzystać z tej optycznej przewagi. Ciężko idzie im dziś atak pozycyjny. Gra kombinacyjna niespecjalnie się broni. Stanęli w środku pola i nie potrafią przebić się za tym. Popatrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. I oto z piłką Leo Messi. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Stały fragment gry, jak widzimy, rozegrany na krótko. Wciąż ma piłkę, co zrobi? Rykoszet od rywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Tylko posłuchajmy reakcji panów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza od dawna okazja na wyrównanie. Z piłką teraz Angel Di Maria. Zablokowany ten strzał. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Paryżanie oddają piłkę rywalom. Gwizdek sędziego kończy pierwszy. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Neymar. Piłka zagrywana górą w kierunku Mbappé. I Neymar! Podanie Neymara, łatwe do przejęcia, strata. Ale może teraz będzie szansa! O, taką interwencję to ja rozumiem, skutecznie i czysto. Bardzo dobrą robotę wykonał Mbappé w tej pierwszej połowie. Zgodzisz się? Tak, to nie sposób się nie zgodzić z tym, że gra dziś... chwileczkę, chyba będzie bramka. Udane teraz zagranie do środka. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Popatrzmy, rzut rożny dla PSG. Doskonała okazja, by wyrównać stan tego spotkania. I oto z piłką Neymar. PSG traci piłkę. Verratti ma teraz piłkę. Do Messiego. Szansa teraz na wyrównanie. Jest! Piłka w siatce. Paryżanie wyrównują. Nadal mają sporo czasu, żeby powalczyć o zwycięstwo. Mamy wynik remisowy. 1-1. Świetnie go teraz wypuścił. Saint-Germain rozpocznie z rogu boiska. Szansa na objęcie prowadzenia. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Teraz dogranie na dalszy słupek. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Gianni Wijnaldum. Traci tę piłkę bez faulu. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Szansa na objęcie prowadzenia. Co za interwencja Donnarumy, brawo! Mbappé! Donnaruma łatwo broni ten strzał. PSG dostaje rzut wolny. Di Maria. I strata piłki. Gianni Wijnaldum. Patrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Faul, nie! Czysty odbiór w polu karnym. I oto z piłką Leo Messi. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Wijnaldum.
okazja do dośrodkowania teraz. Piłkę ma teraz Wijnaldum. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Piłka do Neymara. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Neymar. Gej. Świetne wejście, piłka odebrana. Kibice PSG stają na wysokości zadania. Zostało niedużo czasu, ale wierzą, że właśnie ta akcja da zwycięstwo. Spotkanie zbliża się do końca, ale PSG jeszcze nie rezygnuje. Uwaga, jest faul, jest wizytek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Obronił, ale piłka w grze. Traci piłkę po tym wejściu. Messi na skrzydle, ma miejsce, co zrobi? Ashraf Hakimi. Leo Messi. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Ale atak teraz na piłkę! 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Posłuchajmy teraz kibiców na Parc des Princes. Jeśli wynik miałby zależeć od zaangażowania fanów, to PSG powinno tu jeszcze strzelić zwycięską bramkę. Patrzę na zegarek, mecz dobiega końca. Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa. Czy Neymar to wykorzysta? Czy rywale zdołają nawiązać walkę? Doskok do rywala i po akcji. Koniec meczu! Proszę, musi pogodzić się dzisiaj z porażką. Widać, jak przygnębiona jest teraz drużyna. Strata bramki w końcówce meczu i cały ich wysiłek poszedł na marne. Dwa wspaniałe dni wypełnione piłkarskimi emocjami. Liczyłem wszystkie bramki. 167 bramek padło przez te dwa dni. Łącznie rozegraliście 32 mecze, 5 godzin, ponad 5 godzin, 7 godzin, wczoraj 5 godzin, dzisiaj 2, łącznie ponad 7 godzin wspaniałej zabawy. I myślę, że chyba co do jednego się wszyscy zgadzamy, że to nie będzie pierwszy turniej, bo widać po emocjach i waszej frajdzie z tej zabawy i naszej też z oglądania, będziemy to powtarzać, zobaczymy z jaką częstotliwością. No ale do rzeczy. Z tej dzisiejszej ósemki mamy finalistów i zanim im wręczymy nagrody, tak jak powiedział Piotr na samym początku, rozlosujemy jedną nagrodę z tej piątki, która dzisiaj nie stoi na podium. I zaproszę najmłodszego uczestnika, Kacpra Hadałę, żeby wylosował jedno nazwisko, które jest tutaj w pucharze. Nagrodą jest taki zestawik. Opaska dla biegaczy. Dla biegaczy. Ty pisałeś przy tym. Dlaczego grałeś? Jastrzębski. Nie mówcie, że to ten, co pojechał. Tak, tak. Tak? Tak, tak. No nie, no to był uczestnikiem, więc trafi do niego nagroda. Tak, tak? Do niego trafi nagroda. Okej, okay. Dziękujemy za losowanie, Kacper. Zaczynamy od trzeciego miejsca. Ciągam. Może pojawiły się, ja przytrzymam puchar, tak? Mam być wyręczał. Ok, zapraszamy Patryka Pawlika, mieszkańca Janiszowa, naszej gminy. Oczywiście oprócz pamiątkowego dyplomu talon do wykorzystania na kwotę 100 zł w Media Expert w Kamiennej Górze. Do wykorzystania tego talonu macie 3 lata. Więc dużo czasu. Drugie miejsce Igor Szapniewski, mieszkaniec Kamiennej Góry. Gratuluję Igor i karta na 200 zł.
No i puchar, słuchajcie, puchar. Tomek Morański, zapraszam. Brawo, weźmy kamień z kamiennej góry. No i palam na 300, także chyba na dobrych kontrolach. Puchar. Czy starczy? Ale na FIFA 2023. Zapraszamy. Może wszystkich, nie? Tak. Chodźcie wszyscy zdobywcy, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Rzucam. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Tak jak powiedziałem, co najmniej kolejny odbędzie się za rok. Chyba, że będzie potrzeba albo ochota, to możemy zrobić coś wcześniej. Może w lecie. Może w lecie. Może w plenerze. O właśnie, może w plenerze. Śmialiśmy się tutaj w kuluarach, że nauka zdalna nie poszła w las. Widać, że dużo ćwiczyliście w trakcie nauki zdalnej. Do zobaczenia za rok. Informacje oczywiście oficjalne udostępnione zostaną na naszym Facebooku, ale też przekażemy do lokalnej gazety, także myślę, że w najbliższym wydaniu wasze nazwiska się tam pojawią. Dziękuję jeszcze raz. Poziom był bardzo mocny. Dziękuję.